Tragedia w polskim mieście. Wyłowili dwa ciała, wydało się, kim byli. W nocy z soboty na niedzielę w województwie śląskim doszło do tragedii, dwaj młodzi mężczyźni utopili się w stawie. Według wstępnych ustaleń policji mogli być pod wpływem alkoholu. Dwóch mężczyzn zniknęło pod wodą. Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę w Chorzowie, województwo śląskie. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach przekazało, że informacja o zniknięciu dwóch mężczyzn pod wodą w miejskim stawie Amelung wpłynęła do służb przed godziną 2:30. Nad stawem znajdowało się trzech mężczyzn, którzy postanowili wejść do wody. Dwóch z nich nie wyszło z wody, a trzeci zawiadomił o tym służby. Wszyscy trzej mogli być pod wpływem alkoholu. Kontakt z mężczyzną, który zgłosił zatonięcie, był utrudniony, powiedziała w rozmowie z PAP.com. Magdalena Żubertowska z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Młodzi mężczyźni utonęli w stawie. Pomiędzy godziną 4 a 5 nad ranem płetwonurkowie wyłowili ze stawu ciała dwóch mężczyzn w wieku około 25 lat. Sekcja zwłok wyjaśni, czy rzeczywiście byli pod wpływem alkoholu. Nie możemy jeszcze całkowicie potwierdzić tożsamości mężczyzn. Najprawdopodobniej to obywatele Indii mieszkający w Katowicach, dodała KOM. Żubertowska. Porażające statystyki utonięć. Zobacz, samolot runął prosto do morza, nagranie budzi grozę. Nie żyje pilot. Według statystyk od 1 kwietnia 2024 roku w Polsce odnotowano 234 przypadki utonięć. Najwięcej było ich w województwie warmińsko-mazurskim, aż 36. Dalej na niechlubnej liście znajdują się województwa: mazowieckie, 27 i pomorskie, 25.